lodowisko w Ostrowi Mazowieckiej, proszę Państwa, i już. A w Bydgoszczy opera. Zapraszamy do Bydgoszczy. W ogóle zapraszamy do Wrocławia na lato. Do Wrocławia na lato. Ludzie głośno o tym mówili, że wielka kultura z Warszawy uciekła. Może przez Warszawę przeszła kultura, bo kultura w Warszawie jest przyjezdna. Lodowisko ma kosztować się około 1,5 miliona złotych. Ostrowski ratusz liczy na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. I to wszystko w tym wydaniu Wiadomości Lokalnych RDC, kolejny o 13:30. Sprawdzonego leku na ból nóg i żylaki. Dlatego wybrałam Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Według badania TNS 9 na 10 użytkowniczek potwierdza, że Diohespan Max to według nich skuteczny lek na ból nóg i żylaki. Diohespan Max. Także Dawidku, Michałku, przed użyciem zapoznaj się z treścią łódki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tego typu ludziach też w ogóle nie wypływało, ich nie było. To pierwszym takim rzeczywiście dziełem, które się pojawiło w przestrzeni społecznej, był właśnie Rain Man. Ja doskonale pamiętam ten moment, w którym ten film się pojawił, ja go oglądałam jako bardzo młoda dziewczyna. Zrobił na mnie ogromne wrażenie wtedy, natomiast znowu wracamy do tego, o czym żeśmy rozmawiali. Rain Man pokazuje określony typ osoby ze spektrum autyzmu. Bardzo ciężko się identyfikować z Rain Manem, w momencie, w którym no, nie jest się takim człowiekiem, tak? Nie ma się ciężkich zaburzeń, nie wiem, rozwoju mowy, nie ma się głębokich zaburzeń rozwoju społecznego, jest się teoretycznie zwykłym, przeciętnym dzieciakiem, który nie pasuje. W tym liceum społecznie funkcjonowała Pani już w miarę nieźle. Skończyłam dosyć słabo. Ale matura w porządku. Nie, też nie do końca w porządku. Ale zdana za pierwszym razem. Zdana za pierwszym razem, jak najbardziej oczywiście, natomiast z angielskiego i z ustnego z biologii miałam mierne. A relacje społeczne były coraz lepsze. Nie było już cierpienia. Nie dostawała Pani w koszt. Dostawałam tylko trochę inaczej. Tak, ja też przez to, że już miałam jakąś tam swoją przestrzeń, w której się dobrze czułam. O mordowaniu koni w radiu Tok FM Euro. Koncita Barbie Baby Langstrom Extra. Koń też jest duszą. Nawet jeszcze przed stworzeniem przez Jachwę człowieka oceany i morza zaroiły się wielorybami, potworami, wszelką duszą żyjącą nefesz. Jest to hebrajskie słowo nefesz, bo dzisiaj o znalezisku książek hebrajskich, niemieckich. Słowo nefesz oznaczało duszę żyjącą, która jest głodna, która może chcieć jeść mięso. Jak to Biblia mówi o duszy nefesz, która może płakać, duszy, która jest smutna z żałości. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Tak, dziewiskim biologii Pani kosztem robić niezłą zabawę. Ale rzeczywiście. Młodzi ludzie bywają okrutnie. Oczywiście. Po maturze jest pytanie, co dalej? No nie, u mnie nie było pytania, co dalej. Ponieważ ja to miałam już starannie zaplanowane od początku szkoły podstawowej. I cała moja egzystencja i edukacja również gdzieś była temu podporządkowana. Mianowicie ja sobie wymyśliłam, mając 9 lat, że zostanę aktorką. Dość taki hardkorowy pomysł, jak powiedziała. Często się zdarzający, jako taki jest rodzaj zawodu, który wydaje się być bardzo atrakcyjny dla zwłaszcza młodej dziewczyny. Czy ja pamiętam, z czego to się wzięło. To była właśnie ta trzecia klasa szkoły podstawowej i ta pani wychowawczyni, która mnie tak angażowała w różne ciekawe rzeczy. I ona mi zaproponowała wtedy rolę w spektaklu szkolnym. To mi się tak spodobało. Chyba mi to wyszło dość dobrze. I zostało fajnie docenione przez rówieśników, przez nauczycieli. Więc proszę sobie wyobrazić takiego dzieciaka, który cały czas zbiera. Tak? Cały czas jest słaby, gorszy, wyśmiewany. Dziwne i tak dalej. I nagle ta ofiara robi coś fajnego, co inni doceniają. Ja wtedy postanowiłam, że zostanę aktorką. Co to była za rola? To była rola zielonego kapturka. Zielony kapturek. Taka na podstawie czerwonego kapturka, tylko zielony. Ale generalnie oscarowo pani to zrobiła. Ach, tego to nie wiem. Natomiast faktem jest, że zostawiło mnie. Zapal w nas głód i pragnienie. Gdy się chwaliła, bardzo wiesz. By było winem wybornym, gaszącym inne pragnienia. Marnują konie, konie arabskie są czyste.
wracając do tego wątku antybiotyku. Dla mnie osobiście to jest niezrozumiałe i jeszcze raz podkreślę, dozór jest prawdopodobnie niewłaściwy. O koniach arabskich. Dzisiaj mowa o koniach arabskich, proszę Państwa. W gestii o koniach arabskich. Innego organu, który nadzoruje to. Niezrozumiałe i to jest nie do wyjaśnienia dla mnie osobiście. Czy zakłada Pan celowe działania osób przeciwnych do ich kodeksu karnym? Odpuści nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Żeby określać, pokuszenie, ale nas zbawmy do złego. Amen. Media podały taką informację, że był to antybiotyk, który się podaje kurczętom i w trakcie czy przed ubojem. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, naprawdę, teraz ingerencja przeciw osób i też bulwersująca. Bulwersująca jest na tyle, że prokuratura prawdopodobnie podejmie decyzję o ekshumacji klaczy pianissima, która już została wysprawdzić zawartość. A ja chciałbym, czy miała te antybiotyki w swoim ciele, czy też nie. Chciałbym zapytać o to, czy ktoś celowo nad pogarszał stan prestiż tego diamentu, jakim jest Janów Podlaski, jakim są pozostałe polskie stadiny. No jakiś Żyd pewnie, Boże, się zastanawia. Zapraszamy Państwa do Anglo-Ameryki Białystok. Tutaj jest Pan Banaś, też pisarz podlaski. Anna Romanowicz jest w tym pomieszczeniu. Tutaj akurat na zdjęciu jej nie ma. Ale w jednej sekundzie cztery kabarety żydowskie napisała, jak Żydów przepędzili z Anglo-Ameryki Białystok tu przez Warszawę i do Łodzi. Do Łodzi. Ajajajajaj, Giwon! Zwiedziłam świat przez poprzek, wzdłuż, a w świecie zdobyłam swój szmal i w oczach mych tylko jest Łódź. I oni też mają różne raje podatkowe, kasę ulokowaną w szwajcarskich bankach, a to tu, a to tam, że na miliardy Polska została tu okradziona i ludzie żyją w biedzie. Teraz musi to troszeczkę jakoś odczekać, odtajeć. Do roboty, ale żyć trzeba w sprawiedliwości. Sprawiedliwości. Tak, Dawidku. Tak, Michałku. Tak, Koszałku. Tak, Opałku. Będzie się aukcja janowska w 2016 roku i jubileuszowa aukcja w 2017 roku, żeby odbyła się na jeszcze wyższym poziomie niż to było dotychczas. Pojawiły się także informacje od ludzi z branży koniarskiej, ale zastrzegających anonimowość, że to Arabowie próbowali przejąć interes kosztem Polaków, bo mimo w kulturze arabskiej to właśnie konia czy czystki arabskie. Proszę bardzo. Kto jeszcze ma biznesy w Polsce? Państwo zobaczą, jak się wszystko szybko zmieniło, prawda? Wymyślili internet i teraz większa kontrola musi być nad tym. Ja rozumiem. Pokrzywdzone konie arabskie. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Trzecia tajemnica światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Także Królestwo Boże nie jest w sercu, chociaż też, ale Królestwo Boże to rząd nad ziemią, który zapanuje sprawiedliwość. Wszelkie oszustystyczne, fałszywe teokracje upadły, nawet te dobre teokracje upadły. No, na przykład ta żydowska w roku 70. Ohyda spustoszenia ją zniszczyła, wojska rzymskie. No to więc Jezus powiedział, gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, uciekajcie w góry, do domu nie zachodźcie, schodząc z dachu, by co wziąć. Uciekajcie w góry, aby nie było to w sabat, kiedy kobiety też są brzemienne, a w sabat bramy zamknięte.
ciężko się wydostać z miasta Jeruzalem. Zostawcie to wszystko i uciekajcie. Także widzicie Państwo, że Żydzi nie mieli być przywiązani, przyzwyczajeni materialnie. Nie, 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 bo tutaj w Radiu Maryjo, że do ziemi, do tego. Owszem, owszem, ale są chwile, kiedy trzeba wszystko zostawić. I one idą na tamten świat, jak to się mówią, którego nie ma, no bo tutaj modlą się do czegoś, czego nie ma. Świętych wyssali z palca coś, czego nie ma. Świętego Antoniego nie ma. Takich różnych bzdur, co oni na własne zapotrzebowanie wymyślili. Jakiegoś dziada pod kościołem żebrzącego, żebraka. Proszę Państwa, nie ma, bo tego jest teraz tak dużo, że na pęczki. Tam jak byłam daleko stąd, z Warszawy, Polski, a w Angloameryce Białystok, to facet powiedział, Galeria Arsenał, Pałac Branickich, że tu w Warszawie tych salcesonów chytrych, to on zna na pęczki, tych salcesonów mazowieckich. Gdy tu jesteśmy w Warszawie nad Wisłą, w kraju nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją. I że ta Sawa wrzeszczała też nieprawdziwie, że w sercach uczynni ludzie niewinni, w sercach niewinni uczynni. To jest nieprawda, co ta po prostu Sawa wrzeszczała, Rodowiczowa. Natomiast Wars poustawiał tych żebraków na pęczki, bardzo licznie, licznych, i tego jest pełno. Bieda Szyby, Stadion Narodowy, żebrzą, a wrzeszczą. Ja kiedyś myślałam, że te Żydówki to one ciche są, że te Żydówki łkają. A tutaj Janek Witek mi powiedział odnośnie Rodowicz. Co? Wrzeszczą, wrzeszczą. Ja mówię, zobacz, jak ta Rodowicz wrzeszczy. Obrzydliwa, mówi, tłusta, wielka. Ja mówię, Janek, co ty mi opowiadasz? Ja Rodowicz od dziecka kochałam. Ja Rodowicz od dziecka lubiłam. Ale że ona jako Sawa wrzeszczy, wrzeszczy, wrzeszczy. I to są te grube anity, makryny i świniny. I on tak nienawidział, a że Żydówa. Ja mówię, ja nawet nigdy się nie zastanawiałam, że ta Rodowicz to jest jakaś Żydówa. No ale... No, może być i Chinka dla mnie. Chinki tu, jak był Sylwester w Warszawie, gdy Warszawa wrzask, Sawy wrzeszczy Warszawa, bo myślą, że jak będą więcej wrzeszczeć, to im więcej, jak o tym żebrakom, dadzą. Nie, pokornie, skromnie, cicho, będzie dobrze. A jak nie wiesz, jacy to ludzie w Warszawie mieszkają, to proszę wejść do Księgi Izajasza. 53 rozdział Księgi Izajasza. Jak oni ujadali, Jezusa zabili, ale zanim Jezusa doprowadzili do śmierci na palu, no to wrzeszczeli właśnie, krzyczeli, a że Belzebuba diabła ma w sobie, ponieważ był dobry tym emerytom, rencistom, biednym, głodnym, ubogim, rozdawał jedzenie, rozmnażał ryby, chleby. I tutaj na Lubelskiej 32 też tego pełno jest, przychodzą. I wczoraj jeden zaczął wrzeszczać, że jego popędzają. No to ten chłopak jeden kulawy z obsługi chciał mu przypieprzyć, dać w łeb, ale powiedział, że on by nie uderzył go, ale straszył. No, bo dają, poświęcają, się gotują, pozbywają za darmo i jeszcze wrzask, i jeszcze... Bo ci biedni, głodni, chłodni, bezdomni, to naprawdę już w nic nie wierzą. Dlatego oni wrzeszczą, oni krzyczą, denaturaty piją, nad Wisłą sobie poleżą. No to rzeczywiście w sercach niewinni. Myślałby kto? Benedykto. No ale odszedł. Stwierdził, że to nie ma co, nie ma co. Także widzicie Państwo, nie ma dobrej linii, bo jest linia Mysia, ale... Proszę Państwa, szatan wszędzie siedzi. Szatan siedzi w szczegółach. Jest. O, tutaj między innymi o koniu arabskim, że nawet Arabowie się zainteresowali arabskimi naszymi. Dziękujemy bardzo. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra.